Dzień dobry. Nazywam się Radosław Mantej i jestem kontrabasistą w Toruńskiej Orkiestrze Symfonicznej. Chciałem zaprosić Państwa na krótki filmik o instrumencie, na którym gram. Ale zanim zaczniemy, chciałbym przybliżyć sylwetki koleżanki oraz kolegów kontrabasistów. Witam. Nazywam się Andrzej Wyrwicki. Jestem muzykiem Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Mam przyjemność grać na kontrabasie, którego historię wraz z całą naszą sekcją chciałbym Państwu przybliżyć. Zapraszam. Nazywam się Henryk Giza. Jestem bezsprzecznie najstarszym wiekiem, oczywiście, ale przede wszystkim starszym kontrabasistą w Toruniu i na pewno w województwie kujawsko-pomorskim. W Toruniu już w orkiestrze grał 40 sezonów. Z początku byłem jedynym kontrabasistą, ale z czasem, kiedy orkiestra zaczęła się dynamicznie rozwijać i w tej chwili stanowi symfoniczny zespół pod nazwą Toruńska Orkiestra Symfoniczna, kontrabasiści stanowią już czteroosobową grupę dobranych artystów. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Katarzyna Warcawa, kontrabasistka Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. A dziś chcielibyśmy umilić Państwu ten trudny czas z krótką opowieścią o ciekawym, wdzięcznym i sporym instrumencie, na którym mam przyjemność grać w orkiestrze. Kontrabas jest największym, a zarazem najniżej brzmiącym z grupy instrumentów smyczkowych. Budowany jest z drewna i ma 4 struny. Powstał na początku XVI wieku i wywodzi się z rodziny skrzypiec i viola da gamba, instrumentu używanego w epoce renesansu i baroku. Już wtedy kontrabas był standardem w orkiestrowej grupie continuo, jednak był dosyć kosztownym instrumentem, ponieważ do wykonania jednej struny trzeba było około 100 jelit. Rozkwit i ukształtowanie kontrabasu w formie, jaką znamy dziś, przypada na wiek XVII i XVIII. Dominowały wówczas szkoły włoska i niemiecka. Wtedy to powstał oktobas. Oktobas był bardzo dużym instrumentem. Miał 3,5 metra wysokości. Oktobas musiały obsługiwać aż 2 osoby. Jedna osoba uruchamiała system dźwigien, które dociskały strunę, natomiast druga osoba wprawiała drgania strunę smyczkiem. Jeśli chodzi o ilość strun i strój, to żaden z instrumentów smyczkowych nie przeżył tak wielkiej ewolucji jak wiole basowe, które to początkowo miały 6 strun, potem te struny, ilość strun zmniejszano poprzez 5, 4, aż zatrzymano się na 3 przez dłuższy czas. Zmiana w ilości strun podyktowana była dążeniem do znalezienia kompromisu pomiędzy wygodą grającego i możliwie największą skalą dźwięku. Jeśli chodzi o kontrabas czterostrunowy, to jego pozycja ugruntowała się dopiero w epoce romantyzmu. Wtedy to kompozytorzy domagali się od kontrabasu niższej skali. A ponieważ kontrabas trzystrunowy nie mógł sprostać nowym zadaniom, z powrotem zaczęto przywracać wycofane kontrabasy czterostrunowe. Wprowadzenie czwartej struny oczywiście wywołało falę protestów wśród kontrabasistów. Po prostu mieli 25% więcej pracy za tą samą stawkę. Ale w końcu spór zakończył się, kiedy Verdi napisał operę Otello, w której w czwartym akcie jest słynne solo kontrabasowe i które zaczyna się od najniższej struny F. Wtedy spór ustał. Jego hybrydowa historia wyraża się na wiele sposobów, a także sprawia, że kontrabas jest najmniej jednolitym i znormalizowanym ze wszystkich instrumentów smyczkowych. Kontrabasy są zróżnicowane pod względem kształtu, rozmiaru, liczby strun, sposobu strojenia i rodzajów smyczków. Ten kontrabas ma 4 struny. G, D, A i E. Jeszcze brzmi. Kontrabas strojony jest w kwartach.
w odróżnieniu od pozostałych instrumentów smyczkowych, które są strojone w kwintach. Na całym świecie do gry na kontrabasie używa się dwóch rodzajów smyczków. Jest to albo smyczek francuski, trzymany tak jak pozostałe instrumenty smyczkowe, albo smyczek niemiecki, którego sposób trzymania wywodzi się z instrumentów da gamba. Stosuje się do niego tak zwany uchwyt dolny, a żeby trzymało się go wygodniej, konstruktorzy powiększyli żabkę, czarny, hebanowy element, do którego zamocowane jest białe włosie. Smyczek niemiecki dominuje w takich krajach jak Niemcy, Austria i kraje Europy Wschodniej. Smyczek francuski natomiast popularny jest we Francji, Anglii oraz Holandii. Granie w orkiestrze to sztuka bycia w grupie i spełnienia swej roli w grupie. Musimy być stricte rytmiczni. Wtedy cała sekcja brzmi jak jeden organizm, co pozytywnie wpływa na całą orkiestrę. Natomiast granie na kontrabasie muzyki rozrywkowej, jazzowej daje pewien margines dowolności. Nie oznacza to jednak oczywiście, że możemy grać nierytmicznie. Po prostu w orkiestrze gramy zwykle w kilka osób, natomiast w muzyce rozrywkowej sami realizujemy partię basową. Grając w orkiestrze, dźwięk z kontrabasu możemy wydobyć na dwa sposoby. Pierwszy z nich to arco, czyli grając smyczkiem. Drugim ze sposobów jest granie pizzicato, czyli szarpiąc palcem o strunę. Granie pizzicato charakterystyczne jest dla muzyki rozrywkowej, szczególnie jazzowej, w której to kontrabas wraz z zestawem perkusyjnym tworzy tak zwaną sekcję rytmiczną, a brzmi to tak. Raz, dwa, trzy, Wspominaliśmy wcześniej, kontrabas jest najniżej brzmiącym z instrumentów smyczkowych. Jednak co ciekawe, możliwe jest wydobycie z niego również bardzo wysokich dźwięków, tak zwanych flażoletów. Powstają przez delikatne przyłożenie palca lewej ręki w konkretnych miejscach na strunie, na przykład w połowie albo w jednej trzeciej. Można dzięki temu pokusić się o wykonanie wysoko brzmiących linii melodycznych, które zazwyczaj zarezerwowane są dla instrumentów typowo solowych. Jak Państwo widzą, gabaryty naszego instrumentu są dosyć spore, co sprawia, że życie kontrabasisty nie zawsze jest łatwe, szczególnie kiedy trzeba kontrabas przetransportować. Na szczęście istnieją niezawodne, logistyczne sposoby na poruszanie się z kontrabasem po świecie, chociaż nie zawsze spotyka się to ze zrozumieniem współpasażerów. W byciu muzykiem fantastyczne jest to, że robimy razem coś, co trwa określony czas i jest niepowtarzalne. Dlatego nawet gdy gramy ten sam utwór kolejny raz, wykonujemy go za każdym razem trochę inaczej. Dlatego z niecierpliwością też czekamy na moment, w którym będziemy mogli z Państwem spotkać się na sali koncertowej. Zapraszamy na koncerty Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej. Dziękujemy, że dotrwali Państwo z nami do końca. Niech moc będzie z Wami.